Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Zofią Sulgostowską, część 8. Kariera zawodowa archeologa epoki kamienia. Epizod 1 z 2. Kończymy studia i rozpoczynamy życie archeologa. Zwłaszcza życie archeologa terenowego jest pełne niespodzianek, ponieważ nigdy nie wiemy, w jakim odkryciu będziemy brali udział, a poza tym uważam, że decydujące jest, do jakiej instytucji trafimy. Każda instytucja archeologiczna charakteryzuje się swoistymi cechami. Dydaktyka lub praca naukowa lub praca w muzeum. Ja jestem bardzo rada, że trafiłam do muzeum. Oczywiście archeologia jako nauka ma swoje priorytety. W okresie, kiedy kończyłam studia, kończyła się jakby dekada badań nad początkami państwa polskiego, które były bardzo ważnym zadaniem i dziesiątki archeologów brały w tym udział. Wtedy to już wygasało, natomiast jeszcze istniały instytucje z tym związane. Państwowe Muzeum Archeologiczne, do którego trafiłam, miało bezcenne zbiory i ma je nadal, ale pochodziły one z terenu całej Polski, ale raczej ze wschodnich terenów i z terenów II Rzeczpospolitej. Natomiast białą plamą była Polska północno-wschodnia, która właśnie była mało zbadana, ale dwoje badaczy tam zatrudnionych, pan docent Jan Kowalczyk i pani Elżbieta Kępisty, postanowili zmienić tę sytuację. I rozpoczęli badania powierzchniowe, w których też udział brał profesor Dabaczyński. Ja właśnie przyszłam do muzeum w tym okresie, kiedy rozwijał się ten program poznania Polski północno-wschodniej. Pani doktor Elżbieta Kępisty pisała z tego pracę doktorską. I było to szalenie ciekawe zagadnienie, bo wszyscy wiemy neolit, ale neolit jest różny na różnych terenach. Akurat ten teren nie był sprzyjający gospodarce wytwórczej z racji gleb. I tam rozwijała się inna jednostka, która potem, mówiło się najpierw o ceramice grzebykowo-dołkowej, a potem nazwało to neolit strefy leśnej, czyli Ela ukuła na to termin paraneolit, taki niby neolit, bo narzędzia gładzone, wytwórczość ceramiki, ale ciągle jeszcze gospodarka trochę zbieracko-ławiecka. Natrafiła tam na kilka stanowisk, które badały też z panią Hanną Więckowską z naszego instytutu w Sośni. A w ogóle Sośnia to oddzielna historia, wieś nad Biebrzą, niezelektryfikowana, konie pasą się na łęgach nadbiebrzańskich, gęsi. W ogóle sytuacja, przypuszczam, jak sprzed 50 lat, to znaczy z początku XX wieku. Warunki były trudne, bo się szło przez torfowisko na bagna, ale te badania przyniosły wiele informacji. Książka została opublikowana. Myśmy kopały stanowisko Woźna Wieś, podobne do Sośni, gdzie były też ślady osadnictwa starszego, które mnie bardziej interesowały, oraz pochówek. Wobec czego zaangażowałam się w ten projekt i badania były prowadzone przez kilkanaście lat. W zasadzie uważam, że nie można się koncentrować na jednym zagadnieniu. Trzeba mieć w zanadrzu, jak nie wypali, nie można przeprowadzić badań terenowych, prawda? Pieniędzy nie ma. Trzeba mieć w zasadzie kilka projektów, nad którymi się myśli, rozważa się, a potem, kiedy nadchodzi czas, realizujemy to.
Wobec czego ten pierwszy projekt badania Polski Północno-Wschodniej uważam, że został zrealizowany z sukcesem. Niestety Ela zmarła w 1985 roku i to jakby zostało zaniechane. Natomiast w zbiorach muzeum były wspaniałe kolekcje związane z drugim ważnym tematem. Badania nad wydobyciem, przetwórstwem i dystrybucją surowca. Dotknęłam tego zagadnienia w swoim doktoracie w 1983 roku. Potem zostało to wydane i zafascynowało mnie to dlatego, że to były materiały masowe. Nie jakieś takie ubogie kolekcje. Teraz jak student chce pisać pracę magisterską, udostępniamy mu materiały, to on mówi, ale to jest aż 1000 zabytków. 1000 krzemiowie. Proszę pana, no rozumiem, że gdyby było 5000, to ten, ale 1000 zabytków to jest niewiele. Proszę na to spojrzeć, że część z nich jest mniej wymowna od innych. No więc to ich przekonuje, ale wielkość kolekcji, jeżeli jest to kolekcja dobrze przebadana, jest cechą bardzo pozytywną, wobec czego można tam robić różne zestawienia, porównania. I właśnie po skończeniu tej Polski Północno-Wschodniej zajęłam się tym zagadnieniem. W ramach tego opracowałam chyba dziesiątki tysięcy zabytków krzemiennych ze stanowiska Nobel, kopanych przez profesora Kulkowskiego przed II wojną światową, które były przechowywane w PMA i bardzo dobrze zadokumentowane. Potem zajęłam się innym stanowiskiem pracownianym w okolicach Radomia, Gulin, też przebogata pracownia. Uważam, że poznanie tego zagadnienia, które jest bardzo specyficzne, jest cechą archeologii polskiej. Jesteśmy w tym naprawdę dobrzy, ponieważ zostały wypracowane metody do tego i wiele osiągnięć się z tym wiąże. Na szczęście nie jest to temat zaniechany. Bardzo się cieszę, że nasza młoda koleżanka, pani magister Katarzyna Kerneder-Gubała, zgodziła się podjąć ten temat i będzie opracowała kopalnię krzemienia w Orońsku, do która dopiero wzmianki były, a jej badania pozwolą wreszcie nam ustalić chronologię. Także jest to dziedzina, którą absolutnie nie powinniśmy zaniechać, tylko ją ciągnąć, bo jest to międzynarodowe. Europa, ale również w Afryce, na wszystkich kontynentach. Z tym, że jest to temat bardzo specjalistyczny, trzeba dobrze znać technologię obróbki krzemienia, a niewiele osób chce się temu poświęcić. Także uważam, że to jest drugi projekt, który też uważam w jakimś sensie za zakończony. No, ukazały się publikacje na ten temat moje, ale jest on bardzo perspektywiczny nadal. Potem nagle, jak wspominałam już, pojawiło się stanowisko w Zwoleniu, doniesienie. Zajęło nam to, myślę, że 8 lat badań. Potem publikacja. Także to też, jak wspomniałam, nie jest stanowisko do końca przykopane, bo zostawiliśmy część, czekając na lepsze metody, żeby w pełni rozpoznać to stanowisko. Ale w gruncie rzeczy przez cały czas, prowadząc te badania nad materiałem, z którego oczywiście wnioski daleko przekraczały poza sam materiał, tylko dotyczyły rekonstrukcji sposobów życia, miałam tą świadomość, że chciałabym wrócić do tematu takiego ogólniejszego. I wtedy podjęłam temat kontakty społeczności późnego paleolitu i mezolitu.
Oczywiście opierając się na źródłach, bo uważam, że materiał źródłowy zawsze jest cenny. Mogą się zmieniać interpretacje. Natomiast jeżeli dobrze zostanie opracowany, to jest to bezcenna wartość. I tutaj wykorzystując swoje doświadczenia, jeździłam po różnych muzeach, co też było bardzo ważne, bo czasami muzea nie wiedzą, co mają w zbiorach. Oczywiście interesują się pewnymi zagadnieniami, ale nie dociekają konkretnie, jakie mają te surowce krzemienne. I wiele było odkryć bardzo ciekawych, które okazały, że muzea ulokowane na terenach, gdzie nie przypuszczano, że miały te stanowiska kontakty z odległymi obszarami, dysponowały takimi materiałami. I co jest ciekawe, u nas jest bardzo jakaś taka, wydaje mi się, dobra atmosfera, że koledzy chętnie udostępniają te materiały. To znaczy, sami nie pracują nad tym, ale nie mają nic przeciwko temu, żeby podzielić się. Bo to trzeba wejść w jakieś zagadnienie i żeby wiedzieć, czego szukać. Spojrzy się raz na materiał i okazuje się, że za pierwszym razem nie dostrzegliśmy, bo nie to było naszym celem. A potem patrzę, mówię, Boże, dlaczego ja to przepuściłam 5 lat temu? Także uważam, że środowisko archeologiczne, przynajmniej to, z którym ja się stykałam, zawsze bardzo pozytywnie odnosiło się do próśb o udostępnienie materiałów. A to jest ważne, bo jeżeli ktoś przekopie ważne stanowisko, po czym nie opracowuje je przez dziesiątki lat, to jest blokowanie źródeł. I mówi, że za chwilę oczywiście opracuje. Uważam, że bardzo ważnym zagadnieniem jest to, żeby takie materiały po pewnym okresie były zwalniane do ogólnego dostępu. A znamy kolekcje, które, no nie wiem, przez kilkadziesiąt lat siedzi na nich badacz i nie pozwala z nich korzystać. To jest bardzo ważne. W każdym razie to zadanie dotyczące tych kontaktów, które rzuciło światło, że nasz teren polski, ze względu na dobre zasoby surowca, był terenem przejściowym w kierunku zachód-wschód, wschód-zachód, północ-południe, że był to kluczowy teren. Wiem, że ta książka cieszyła się dużym powodzeniem wśród studentów, bo ujmuje to zagadnienie w taki, no powiedziałabym, w skali europejskiej. A to jest ważne, bo czasami w publikacjach cząstkowych mamy, że tu jest taki surowiec, tu taki, a zestawienie tego, porównanie odległości, świadomość, że ludzie przekraczali bariery terenowe, że nie było to dla nich istotne, no daje taki szerszy pogląd.